No i witam was ponownie, Oster 1-2-3. Tak jak widzicie, musimy właściwie... naszym zadaniem jest dostać się oto tam na górę samą. Bo to tak jakby już tak do nas wieży. Ale ta wieża jest opanowana właściwie przez Kareny tutaj. Otóż przejście jest naprawdę bardzo proste. Najpierw musimy tutaj troszeczkę powalić w gong, żeby odwrócić uwagę. Następnie iść dalej, ale najpierw radzę wam zacząć od klatki, jak gdzieś jest przy gongu. Dobra. Combo 400. Szybko to powtórzyłem. I zauważcie właśnie, że musimy tak o tutaj przychodzić powoli, żeby się Kareny nie zorientowały, że tutaj jesteśmy. Dobrze, idziemy. Dobra. Z tego co pamiętam, jak oglądałem jeden z let's playów, właśnie, to jeden użytkownik gracz, który grał Gamena, to strzelał właśnie tą rakietą w klatkę, która właściwie znajduje się ona, no w tym tutaj miejscu, na samej górze, ale to jest niepotrzebnie, tak, bo po prostu można tutaj skoczyć. O, oj, o, no i już. No i załatwiona. Okej, zestaw diamentów kolejny. No i wchodzimy na górę. Moje Rayman ma się z czego cieszyć, ponoć właściwie to okiwał Kareny. Dobrze, przechodzimy na kolejny etap naszego poziomu. Idziesz w sobotę na gong imprezę. Chciałbym, ale tata chyba mnie nie puści. Coś kiepski miał ostatnio umór. No tak jak widzimy, tutaj mamy Kareny. Okej. Okay. Idźmy dalej tutaj w prawo. Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. Ależ tu nagle niespodziewanie mamy grupę Karenów, tak jest. Tak więc lepiej wracajmy tam, gdzie byliśmy. Oj, i znowu Kareny. Kurczę, za blisko podszedłem. Okej. Okay. Tak jak widzimy, kolejne Kareny otoczyli nas. Oczywiście możemy poczekać, aż to się zawali, to co tutaj chodzimy. Tak jest, ale możemy też również zaskoczyć z tego po prostu. Okej, okay, i znajdujemy się w innym miejscu, gdzie tutaj mamy oczywiście nasze duchy. No jak, oczywiście nie będę zabijał. Ja jestem uczciwy. Honorowy. Przejdę sobie dalej, dam im spokój. Okej. Okay. I naszym zadaniem jest ponownie właśnie położyć na ten podest jajo. Ale oczywiście mam pewien problem. Bo tutaj niektóre te chodniki takie się zawalają, zobaczcie. O. Na przykład, o, ciekawego. Otóż trzeba tutaj znać właściwie taką drogę na pamięć. Oczywiście ona nie jest trudna do zapamiętania, wystarczy taki salon zrobić. Pamiętam, jak raz tam, jak pierwszy raz grałem, przechodziłem ten poziom, tam wpadłem, wszystkie diamenty zebrałem. O. Dajemy w ten, wklejemy ten podest i otwierałem nam się drzwi. Ja pamiętam, jak tam wpadłem raz, jak pierwszy raz przechodziłem ten poziom. Wszystkie diamenty zebrałem, a potem to co było chyba... Duchy mnie zabił? Nie, ja je zabiłem wszystkie. Okej, okay. Teraz Kareny nas gonią, ale to rzeczywiście nic się nie stało. Powiem wam, że pustynia Kareny, ten poziom to mi się nawet całkiem podoba, chociaż nie myślcie sobie, że to jest mój ulubiony poziom, bo ulubiony to jest zupełnie inny.
mogę ten wam powiedzieć, że na pewno się domyślacie jaki. Ale na pewno większość z was się myli, bo ja wiem chyba o jaki poziom wam chodzi dokładnie. Odkąd umarła Sally, jestem taki samotny. Chciałbym kogoś przytulić. Komuś się zwierzyć. Daj spokój, nie łam się. Co to? Mało szczurzyc na tym świecie. Mało szczurzyc, oj mało szczurzyc, wierz mi. Okej, ludzie, także widzimy się w następnym odcinku. No to, do zobaczenia.